Cześć, tutaj Fałdy, witam Was w nowym odcinku na moim kanale i dzisiaj, jak zapewne wiecie, rozpoczęła się ostatnia część linii frontu w tym roku. Jest to element takiego większego wydarzenia, które nazywa się ekspedycja. Ono zostało podzielone na dwie części. Właśnie pierwsza część to jest cztery etapy linii frontu, a potem będą to cztery etapy stalowego łowcy na jesieni czy pod koniec lata. No i w tym roku są dwa czołgi do wyboru. Ostatnio był to AFACE-1 w tamtym roku, kiedy graliśmy linię frontu. Nagrodą główną był AFACE-1, czyli dziewiątotierowy czołg amerykański, ciężki. Natomiast w tym roku są to dwa czołgi, Scharfutur 4, czyli magazynek francuski, oraz obiekt 777-2, radziecki czołg ciężki. No i tutaj będzie Was interesowało, który czołg ja bym polecał. Odpowiem na to pytanie na końcu filmu, ponieważ wcześniej chciałbym Wam po prostu powiedzieć ogólną charakterystykę. Ja wszystkimi tymi trzema czołgami miałem okazję zagrać. AFA oczywiście mam w garażu z tamtego roku, natomiast Scharfuturem i obiektem 777-2 mogłem zagrać. Wargaming udostępnił nam te pojazdy na bodajże 2 tygodnie. Rozegrałem nimi trochę bitew i są materiały na ich temat u mnie na kanale, ale nie powiedziałem tam chyba, czy nie zrobiłem takiego podsumowania, który z tych czołgów jest według mnie najlepszy. Tutaj sobie zrobiłem porównanie, jak zobaczycie za chwilkę, przejdziemy sobie do porównania takich suchych statystyk, ale one nie zawsze oddają charakterystykę danego czołgu. Są pewne rzeczy, których nie da się opisać liczbami i dopiero po rozegraniu kilkunastu bitew można zobaczyć, jak ten czołg sprawuje się tak naprawdę w bitwach. No i dzisiaj to postaram się Wam właśnie przekazać, ponieważ statystyki każdy może zobaczyć. Ja tutaj Wam pokazałem ustawienia załogi i modułów. Są dokładnie takie same na wszystkich czołgach, żeby to było miarodajne. Natomiast no, moje odczucia z gry myślę, że tutaj będą kluczowe do oceny tych pojazdów, więc po prostu przejdźmy sobie do pierwszego, a pierwszym z nich będzie AFACE-1. No i co można powiedzieć o AFACE-1? Tak jak powiedziałem, jest to czołg, który najdłużej gości, możecie go spotkać na randomach, możecie zobaczyć, czy przeciwko niemu powalczyć, jeżeli go nie posiadacie w garażu. Przede wszystkim bardzo dobra depresja działa, to jest to, co wyróżnia go na tle pozostałych czołgów w tej stawce. To oczywiście premiuje go przy grze na wychylanie się z zagórek, za jakichś wzniesień, tego typu sytuacje, przez co jest naprawdę przyjemny. No, nie przeszkadza nam to ukształtowanie terenu bardzo często w strzelaniu, zadawaniu obrażeń. Dodatkowo dochodzi do tego tutaj wysoka penetracja. Nie jest może ona jakaś niebywała, ale na podstawowym pocisku 258 mm w zupełności wystarcza do tego, żeby walczyć z przeciwnikami. Jeżeli tej penetracji więcej potrzebujecie, to zawsze macie hity, 340 penetracji na hitach. No to tutaj już naprawdę nie ma takiego pancerza w grze praktycznie, który oparłby się właśnie mocy tych hitów. Strzela się z tego działa naprawdę bardzo przyjemnie. Nie jest może ono jakieś wybitnie snajperskie, ale te jego statystyki są całkiem przyzwoite. Generalnie można powiedzieć, że ten czołg nie ma jakichś takich wielkich mankamentów. On jest dość średni w wielu statystykach, ale ma kilka naprawdę niezłych, takich jak na przykład wysoki DPM, czyli możemy szybko te obrażenia pompować, ponieważ mamy spore obrażenia na strzał. Dodatkowo dochodzi do tego całkiem niezłe przeładowanie i to powoduje, że ten DPM na tym czołgu jest naprawdę całkiem przyzwoity, zwłaszcza jeżeli porównamy go z DPM-em pozostałych dwóch konkurentów, czyli Scharfutura i obiekta 777. Pamiętajcie o tym, że ja te czołgi w tym momencie porównuję między sobą, nie porównuję ich do drzewkowych na przykład pojazdów czy czołgów nagród z innych eventów. Tutaj skupiamy się tylko i wyłącznie na tych trzech pojazdach, ponieważ pomiędzy nimi możecie wybrać, tutaj próbując sobie zdecydować się na którejś z tych czołgów. Więc dobre opuszczenie działa, całkiem niezła penetracja, bardzo dobra penetracja na goldzie, wysoki DPM. Co jest jego mankamentem? No tutaj na pewno opancerzenie kadłuba nie robi jakiegoś wielkiego wrażenia. To jest czołg zdecydowanie predestynowany do walki właśnie na górkach, do wystawiania swojej wieży, ale jeżeli dobrze zagracie, dobrze zrobicie sidescrapa, to coś tam potrafi odbić, chociaż ja bym na to szczególnie nie liczył. Naprawdę bardzo przyjemna maszyna, fajnie mi się tym gra, lubię sobie go od czasu do czasu wyciągnąć i naprawdę mogę go polecić. Drugim czołgiem, do którego teraz przejdziemy sobie, będzie obiekt 777-2.
Jest to czołg radziecki ciężki, ale tak naprawdę zupełnie nowe podejście do tych czołgów. Bardziej przypomina on troszkę 50TP prototypa, czyli polski czołg premium. Nawet jeżeli spojrzycie na niego z wyglądu, to on jest naprawdę bardzo, bardzo podobny. Jakie są jego plusy? Dobry pancerz, to na pewno. Ten pancerz jest naprawdę przyzwoity, ponieważ to jest konstrukcja nieco inna od tego radzieckiego szczupaka. No to tutaj również sidescrap, bardzo mocny sidescrap, fajnie można ustawić ten pojazd. Jeżeli macie schowany ten kadłub, wystawicie go tylko troszkę bokiem, naprawdę sporo pocisków możecie nim odbić. Wieża również tutaj potrafi swoje znieść, więc na pewno to jest dobra rzecz. Wysoka penetracja, również ta penetracja na tym pojeździe jest całkiem przyzwoita. Ona może nie jest jakaś rewelacyjna podstawowej amunicji, no ale znowu tutaj mamy te pociski kumulacyjne, 340 mm, to jest to samo co było na AF-Aidzie, więc jeżeli potrzebujecie tej ekstra penetracji w danym momencie, to możecie bez problemu sobie tutaj załadować dwójeczkę i będziecie przebijali. No i tak naprawdę według mnie w tym momencie kończą się troszkę te plusy tego pojazdu. On nie jest zbyt elastyczny, głównie przez to, że niestety opuszczenie działa jest kiepskie, więc jesteśmy zmuszeni do gry raczej na płaskim terenie. Nie możemy tutaj skorzystać z wyjeżdżania zza górki, opuszczania działa. Niestety musimy wtedy wyjechać przeważnie na tą górkę, pokazać cały kadłub. A jeżeli ten kadłub nie jest skontowany, no to on oczywiście w przód będzie zbierał. To jest naprawdę bardzo fajny czołg do miasta. Według mnie najlepszy z tych czołgów do miasta. Z tych trzech tutaj będzie się naprawdę świetnie spisywał, no ale to jednocześnie ogranicza troszkę jego wykorzystanie takie generalne. Dodatkowo niższy DPM niż na AF-Aidzie, co też ma swoje minusy, wiadomo. No i takie ten obiekt 777-2 prezentuje. Ostatnim czołgiem, który możecie sobie wybrać z tych trzech, będzie Scharf Utur 4. No i ten wydaje mi się tak naprawdę najbardziej elastyczny, najciekawszy i najmniej nużący, mam wrażenie, na dłuższą metę. Mamy bardzo celne działo, najcelniejsze działo z tych wszystkich trzech pojazdów. Tutaj, jeżeli sobie spojrzycie na statystyki tych czołgów, no to mamy najlepszy czas skupiania i najlepszą celność jednocześnie. To da się zauważyć. Jest to czołg magazynkowy oczywiście, czyli mamy cztery pociski w magazynku. No niestety problemem największym jest tak naprawdę 4 sekundy pomiędzy tymi pociskami, co potrafi nas kosztować otrzymanie jednego czy nawet dwóch strzałów. Grając tym pojazdem trzeba pamiętać o tym właśnie, że to przeładowanie pomiędzy pociskami jest dość długie i nie starać się na siłę wykorzystać całego magazynka naraz. Jak wszystkie magazynkowce, ten czołg jest tym mocniejszy, im późniejsza jest faza bitwy, bo wtedy może wyjeżdżać, kończyć czołgi pojedyncze, czy takie, które nie mają dużo HP-ków i w ten sposób przechylać szale zwycięstwa. Dodatkowo macie świetny kamuflaż na nim. To jest czołg, którym raczej nie powinniście grać agresywnie na początku bitwy. Raczej sobie się troszkę przyczaić, postrzelać z daleka, wykorzystać to, że macie wysoką penetrację i pociski APCR, które niesamowicie szybko lecą i bardzo łatwo jest wam trafiać pojazdy z większej odległości. To są takie podstawowe plusy jego. Dobrze wykorzystanie ten czołg naprawdę potrafi robić fajne wyniki i nawet te 4 sekundy pomiędzy pociskami jakoś strasznie nie bolą. Co jest jego minusem? No na pewno to właśnie przeładowanie między pociskami, to, że no ciężko jest im wziąć na siebie ciężar bitwy, zwłaszcza od początku. No to nie jest czołg ciężki, który możecie przepchnąć jakoś sami. Jeżeli będziecie próbowali sami grać, nie patrzeć na to, co się dzieje na mapie i wdawać się w pojedynki jeden na jeden, zwłaszcza z czołgami, których nie jesteście w stanie szybko wyeliminować, no to wtedy będziecie strasznie dostawali. Niestety 12 sekund na wystrzelenie całego magazynka to jest masa czasu, zwłaszcza na 9, 10 poziomie, żebyście otrzymywali 2, a nawet 3 strzały od niektórych czołgów, no a wtedy szybko będziecie wędrowali do garażu. Więc tak wyglądają te wszystkie trzy pojazdy. Gdybym ja nie posiadał w tym momencie żadnego pojazdu, no to wziąłbym sobie AFA za 1, jeżeli chciałbym mieć najrówniejszy, taki czołg, który sprawdzi się w każdej sytuacji, najbardziej uniwersalny pojazd, to wtedy wziąłbym AFA za 1. Natomiast gdybym chciał sobie wziąć pojazd, którym grałbym, gra byłaby najciekawsza,
najbardziej interesujące i byłby dla mnie czymś ciekawym i nowym, wziąłbym Sharp Futura 4, więc tutaj zależy od tego, czego wy byście oczekiwali, tak? Jeżeli miałbym po prostu wybrać trzy czołgi po kolei, to najpierw wziąłbym AFA za 1, potem wziąłbym Sharp Futura i na końcu Obiekt 777-2. Dlaczego Obiekt 772 jest tutaj na ostatnim miejscu u mnie? No tak jak powiedziałem, jest mało elastyczny, raczej jego styl gry jest z góry określony i nie można tutaj za dużo pokombinować. Dwa pozostałe czołgi są nieco ciekawsze, według mnie szczególnie Sharp Futur, którym można sporo różnych rzeczy zrobić. Natomiast Obiekt jest naprawdę takim najprostszym, wydaje mi się, do ogarnięcia, więc to będzie dobry wybór na pewno dla osób, które zaczynają swoją grę, albo grają słabo, albo po prostu no, nie czują się dobrze na przykład na czołgach magazynkowych. Więc taka jest moja opinia. Ja już mam AFA, więc automatycznie będę brał sobie Sharp Futura 4. Jestem ciekawy, co wy wybierzecie. Pamiętajcie o tym, że potrzebujecie bodajże 12 żetonów na to, żeby wybrać jeden czołg i będziecie potrzebowali 12 żetonów, żeby wybrać kolejny czołg po zakończeniu wydarzenia całego, czyli po zakończeniu tych etapów ze Stalowego Łowcy. To jest moja opinia, więc oczywiście możecie się zgadzać z nią, możecie nie zgadzać. Zapraszam do komentarzy, żebyście napisali. Pamiętajcie o tym, że mam materiały zarówno o obiekcie 777-2, jak i o Sharp Futurze. One są podlinkowane tutaj pod tym filmem, więc możecie sobie zobaczyć, dokładnie tam opisuję. Grałem godziny z tymi czołgami, więc tam jest naprawdę kilka bitew i opisy tych czołgów. Myślę, że warto zajrzeć i upewnić się w swoim ewentualnym wyborze. Niestety nie mam tutaj godziny z AFA-em 1, z tego co pamiętam. A może mam? Już nie wiem w tym momencie. Nieprzygotowany jestem, jak zwykle zresztą. Tak czy inaczej, tyle w tym odcinku. Linki macie do opisów dokładnych tutaj pod tym filmem, a ja czekam na waszą opinię i na to, co wy wybierzecie. Napiszcie w komentarzu. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Pa, pa.